Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Powrót do przeszłości. Zagramy sobie dzisiaj w Grow RPG. Świetna seria jest tych gier Grow, bardzo je lubiłem za dzieciaka. Bardzo mi się to przyjemnie mi się w te gierki grało. No mega sympatyczne, jeszcze dodatkowo to jest RPG z tej serii, więc też bardzo, bardzo lubiłem to. No nic, zaczniemy sobie. Na początku pamiętam, że hałasik wlatywał. Pograłem sobie chwilę, znalazłem sobie właśnie rozwiązanie, bo bardzo lubię gdzieś tam wcześniej grać sobie w te gierki przed nagrywaniem i przetestować je sobie samemu, żeby sobie przypomnieć, bo bez sensu gdzieś tam patrzeć w internecie, jakie jest rozwiązanie, no bo to jest takie gdzieś tam głupota w momencie, w którym możemy sobie po prostu pograć i przypomnieć sobie dawne czasy, jak się pykało w tą jakże piękną grę. Także tak zrobimy. Teraz wlatuje, pamiętam, woda. O, level upik tutaj pięknie już nam zaczynają. Drewno nam do sklepu dochodzić. Wylevelowaliśmy tak samo zameczek, drzewko, woda, wszystko jest. Piękna sprawa. Okej, to teraz wlecimy sobie z towerem. Dobrze, zobaczymy, co tam na nasz ten diabeł, demon, czy ktokolwiek to jest. Tutaj level upiki bardzo ładnie wchodzą. Zobaczymy, co nam tutaj da przeciwnik. Okej, dał nam gluta. No dobra, to my rzucamy kamienia i sprawdzimy, kto tutaj będzie lepszym wariacikiem. Okej. Kolejny glucik. Bo ten już wylewelopował. Zobaczcie, jakie oko ma potężne. Dobra, no to co? Wlatujemy z treżerem. Dajcie znać w ogóle, czy graliście w tą gierkę, czy nie graliście. Ja jestem giga ciekawy ze względu na to, że bardzo lubiłem właśnie tą serię. Ale wydaje mi się, że numer jeden to była ta pierwsza gra z serii Grow, którą nagrałem. Ją tam gdzieś najbardziej lubiłem i najwięcej czasu w niej spędziłem. Szukałem innych rozwiązań, bo myślałem, że będzie jakiś sekretny ending typu na przykład UFO to w poprzedniej gierce, co była. Ending UFO. Niestety jest tylko właśnie jeden ending. Przeszukałem internet i faktycznie nie ma jakichś tam innych rozwiązań tej gierki. No nic. Tutaj widzę, że ładnie nasz król rozwalił przeciwnika. Dostał jakiś kryształek albo jakąś kuleczkę. Nie wiem, jak to można nazwać. No i tak naprawdę zostały nam tylko i wyłącznie schody. Schody w dół jakiegoś bunkru. Okej, tutaj już widzę, że jest zrobiony domek. Okej. Kulka jest chowana po schodach do tej piwnicy, czy tam bunkru, nie wiem, jak to można nazwać, lochu. Dobra, jest wylewelowane maksymalnie. Wszyscy się cieszą. Super sprawa i nasz wojownik idzie. Idzie do chaty. Zbiera 10 golda i mieczyk. Będzie się tutaj pojedynkował z przeciwnikiem elegancko. Został rozwalony. 20 golda, level up i jeszcze wskoczył. Widzę, że tutaj ten król troszeczkę oberwał z tym najbardziej potężnym przeciwnikiem. Nic nie kupujemy, lecimy za 30 golda na wyspę. I ja się właśnie zastanawiałem, co to jest zawsze, a to okazuje się, że one bomby po prostu, to drzewo bomby zasadziło jakby. W sensie, jak kwitnie, to bomby dostajemy. Spoko. Elegancko tutaj ominęliśmy przeciwnika, cześcik wleciał, pyk pyk, ale dupkę ma w ogóle ten przeciwnik, nieźle. No i co, level up i trzeci level już mamy, potężny przeciwnik nie będzie mógł się z nami mierzyć. Okej, wchodzimy, co tam dostajemy, tą kuleczkę dostajemy, dobra. Oj, będzie pojedynek z tym przeciwnikiem, a czemu dwa serduszka, jak ten król prawie go dojechał, nie wiem. Okej, blisko jest. I co, i koniec? Niekoniecznie, bo wleciał nasz król i nam pomógł elegancko. Level upik, full HP. Wchodzimy, oczywiście rozbijamy ten kamień, dostajemy największego chesta, czyli full max HP, max damage'a i max armora. I się pojedynkujemy z przeciwnikiem. Piękna sprawa, zagranie kulki mocy. I dojazd przeciwnika. Pik, pik. Elegancko. No,
jeden hitek i pyk. Nie wiem, piękna jest ta gra. W sensie, ja wiem, że dużo ludzi może pomyśleć, w co ty grasz, człowieku, ale ja mam straszny sentyment do tych gier i bardzo po prostu lubiałem grać w te gry. Pamiętam, jak ze szkoły po prostu przychodziłem i pierwsze co robiłem, to wchodziłem na kompa. Komputer się, jeżeli dobrze pamiętam, to odpalał z 3 minuty, zanim się rozgrzał. W cudzysłowie oczywiście mówię, po prostu był wolny strasznie. Ale ten, odpalałem kompa, wchodziłem na przeglądarkę. Pamiętam, że jeszcze internet to w ogóle był limit. Tam chyba, o Jezus, kilkaset megabajtów czy coś w tym guście? Na miesiąc może więcej. Może kilka giga, chyba 8 giga, czy coś w tym guście. Teraz w dzisiejszych czasach to jest w sumie przerażające perspektywa, jak bardzo się technologia gdzieś tam po prostu rozwinęła tak naprawdę. No bo ten skok technologiczny ze względu na to, kiedy ja byłem mały, a gdzie teraz jest, no to jest duża różnica. Ale to na plus oczywiście. Ważne, żeby ta technologia szła do przodu, gry coraz lepsze się stawały, lepszą rozrywkę nam dawały, prawda? No nic, gierkę przeszliśmy, 6 minut odcinka, bardzo szybko, ale może komuś przypomnę tą grę, może ktoś też sobie przypomni dzieciństwo i wspomnienia wrócą. Mam taką nadzieję, taki jest cel tej serii tak naprawdę, także dajcie znać, jaką byście grę chcieli widzieć w przyszłości, bo ja sięgam zawsze do pamięci, jakie gry tam grałem, które bardzo lubiłem, więc jeżeli macie jakąś grę i ten, którą chcielibyście zobaczyć, to jak najbardziej piszcie śmiało, a my się widzimy w kolejnych odcinkach z powrotu do przeszłości. Trzymajcie się, zostawcie jakąś łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz, a my się, tak jak już mówiłem, widzimy niebawem tak naprawdę. Być może jutro, mam nadzieję. Trzymajcie się, hej.